Zapraszam na już szósty odcinek Zagrajmy w Grand Theft Auto 3. Dzisiaj zajmiemy się dwoma sprawami, dosyć długimi, dlatego że... O, przepraszam. Zbiorę sobie pieniądze, bo one mi się tu przydadzą wyjątkowo. Przepraszam panią bardzo, że panią rozjechałem, ale no niestety czas po prostu mi się tutaj... Czas mi tutaj ucieka. Dzisiaj zajmiemy się sprawami dwoma. Karetką i strażą pożarną w tej dzielnicy po prostu. Czemu? Zaraz się przekonacie, dlaczego właśnie karetkę chcę zrobić. Otóż właśnie w karetce, o fajnie, że mi się pojawiła, bo no czasami nie pojawia się tutaj przed szpitalem i trzeba gdzieś latać w głupie miejsca. Od razu dwa, sanitariusz i trzeba po prostu przewozić pacjentów do szpitala. Misja ratunkowa, poziom pierwszy. Robię tą misję dodatkową tylko dlatego, że będę miał z tego jakieś zarąbiste korzyści. Ale o tym będę mówić kiedy indziej, dlatego że... to jest troszeczkę taki sekret, jeżeli jeszcze nie wiecie, niektórzy co najmniej, co dostajemy przez tę misję. Dobra, 100 dolców. Jedziemy dalej. Tutaj mi się właśnie gra wyłączyła w tym momencie, jak już tutaj miałem drugi poziom. Jak troszeczkę lekko uderzymy w jakiś samochód, czy w jakiś w ogóle obiekt, no to troszeczkę pacjent straci na życiu, na zdrowiu, przepraszam, i musimy bardzo dobrze jeździć. Tak mi się chyba wydaje, ale to jest dobre moje stwierdzenie, bo jak wjeżdżamy tam na znacznik przy szpitalu, to jakoś tak częściowo regeneruje nam się pojazd i ono, jak nawet bardzo się kopci, to ono jakby to powiedzieć szczerze, no nie kopci się, po prostu no może wylatywać z silnika taki biały dym, więc coś to daje, tak? O kurde. No już właśnie możecie widzieć, troszeczkę już się koksi z przodu, ale nic nie będzie takiego złego. I pamiętajcie, najlepiej róbcie karetkę na początku jednak Portland, dlatego że potem będą takie niefajne styczności z gangami, bo no wiadomo, będą strzelać i potem, ale to już naprawdę dosyć daleka przestrzeń fabularna gry, znaczy już nie taka daleka, ale i naprawdę i trzeba tu po prostu uważać. Więc trzeba dobrze zagospodarować sobie zapis stanu gry i właśnie stąd zawsze jak gram GTA 3, to zawsze najpierw robię karetkę, potem co innego. Chociaż można zrobić bez problemu inaczej, no bo można sobie utrudnić, nie? Ale po co sobie utrudniać, skoro gra daje nam tyle możliwości, żebyśmy mieli potem łatwiej. O kurde, policja. No i jak zapewne wiecie z innych części GTA poprzednich, znaczy dla tej późniejszych, tak, no bo ta gra jest, no, jedna z pierwszych w 3D. No bo to jest pierwsza w 3D, no to chyba już wiadome. I po prostu tutaj mamy 12 poziomów i im większy level, tym więcej mamy pacjentów do przewożenia do takiej placówki jak szpital, więc no niestety jest wyzwanie i to spore, bo albo czas, albo stan karetki, albo jakiś wyczyn tutaj w mieście spowoduje, że przestaniemy robić misję i musimy wszystko od nowa znowu robić, no bo tutaj nie jest tak, że ja mogę sobie tam zrobić, nie wiem, zrobię sobie trzeci level, a dobra, kończę, nie, tu trzeba naraz zrobić wszystkie poziomy akurat. Ale o innych zadaniach to jeszcze będę mówić kiedy indziej. A my tutaj musimy tylko dotrzeć do jeszcze jednego pacjenta i pominę już całą tutaj sekwencję, dlatego że no to troszeczkę czasu mi zajmie, żebym wykonał do 12 poziomu, ale spokojnie dotrwam tej chwili. Więc dobrze, więc ja sobie dojadę do szpitala, a my się widzimy w 12 poziomie, dlatego że potem już, znaczy wcześniej jest już, tak mi się przynajmniej wydaje, więcej miejsc do oblatania, więc na razie ja się tutaj z wami rozłączam. I tutaj właśnie, gdy pobiłem właśnie 8 poziom misji, to okazało się, że ja dostałem taką nagrodę właśnie pod kryjówkę.
Dostałem serduszko z życiem. A więc pager nam dobrze poinformował i w ósmym poziomie dostajemy żytko pod kryjówką. Ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że nie spełniliśmy wymogów dotyczących 100% w tej misji. Więc musimy jeszcze troszeczkę pograć. Ej, bez jaj, ja tu trzymam normalnie trzech żuli. Patrzcie, dwóch z przodu i drugi z tej strony. Widzicie go? Co to za gra, która wygenerowała właśnie trzech takich w pobliżu na jednej ulicy żuli. Spoko, nie? Nawet fajnie siedzą ci dwaj. Dobre. To mi się podoba w tej grze nawet. Śmieszne trochę. No i mamy 12 poziom! Tak, mamy już 12 level, koksy. Luna, wpierniczyłeś mi się znów pod moje koła, co za koks. Wsiadaj, panie, ostatni pacjencie i jedziemy stąd. Już mam wszystkich ostatnich trzech pacjentów. Pacjentasów, którzy właśnie byli chorzy na coś. Dostali taką męską miesiączkę, nie chcę tutaj obrażać nikogo, niczego i po prostu tak to, no po prostu moim zdaniem tak to wygląda. No, a dobra, nie przesadzajmy zbytnio, uratowali. No i misja ratunkowa ukończona. Adrenalina dostarczona do kryjówki. Prosta informacja. Misja ratunkowa wykonana. Ty chyba nigdy się nie męczysz. O, w dupę. No właśnie, zaraz poznacie, dlaczego się nie męczę. No bo właśnie tutaj widzicie, że ja sobie zapierdzielam. No. Bo wykonałem zadanko, które było bardzo warte dla mnie. I uwaga, właśnie tutaj widzicie, że pod kryjówką dostanę dwie fajne rzeczy, czyli życie i adrenalinkę. Super, co? Idziemy sobie w takim razie zapisać. No i fajnie. Tak się fajnie tutaj złożyło wszystko. Teraz mam już save'a z takimi właśnie oto przydatnymi rzeczami. Teraz pobiegnijmy sobie troszeczkę do miejsca tam, gdzie tutaj właśnie znajdziemy sobie straż pożarną. Raczej jej remizę. Co ty ludzi tak okradasz, głupi złodzieju? Jeszcze mnie goni, skubaniec. Spadaj, nie złapiesz mnie. A co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? No właśnie, nic nie zrobisz. Fajnie się biega po tych wzniesieniach. Chyba tu gdzieś paczka jest, tylko chcę się tak przekonać. A no właśnie, jest tutaj. Nie zbieramy na razie ich jeszcze. Jak dojdziemy do jakiegoś ciekawego momentu, to wtedy będziemy zbierali powoli. Spokojnie. Nic tu się złego nie wydarzy. Nie, myślałem, że te schody są trójwymiarowe. Nie, bo są płaskie. Tak naprawdę. Nie, bo tak mi się wydawało. Czego strzelacie? Aha, bo gangi, no to wiadomo. Tak to można było zainterpretować. Kurde, co ty, gościu, robisz? No dobra, inteligencja tej gry czasami nie jest imponująca, ale cóż. Dobra. My na razie zrobimy sobie takie trzy misje. I tutaj one polegają głównie na tym, żebyśmy właśnie podlewali... Znaczy podlewali. Po prostu gasili pożary. Takim pojedynczym oto maźnięciem i już można w sumie powiedzieć, że zrobiliśmy, ale to na razie tylko jeden taki pożar ugasiliśmy. Dobra, mamy tu już drugi. Blista kompakt. Skąd ona? Znaczy blista zwykła, przepraszam. Blista kompakt dopiero będzie w GTA Vice City. Pomyliłem się bardzo. Bardzo was przepraszam. Ale blista nie pojawia się tutaj w tej dzielnicy, tylko dopiero w drugiej. Tak dla informacji wstępnej. To jest dosyć samochód luksusowy i taki raczej, no luksusowy może przesadziłem. To jest raczej taki rodzinny. Ole cię wypierniczyło, koleś. Co ty robisz? Ja, ale fajnie poleciał wtedy. No nie wiem, bo po drodze rozjechał człowieka, więc nie fajnie. Line Runner. Dobra. Też w nietypowym miejscu się pojawił w ogóle. Okej, w Chinatown wykryto pożar. Zauważono nieustająco płonący pożar.
No pożar to tylko raczej płonie, nie? Ojej, już tak z levelu na level dostajemy co... o 250 dolarów więcej. I chyba tutaj poprzestańmy na tym, dlatego że no... Czasu troszeczkę nie będzie brakowało. Bo dzisiaj muszę wstawić ten odcinek i jutro jeszcze będę robić... dalej tam dopełnię swoje wymagania i jeszcze jutro może zrobię 5 zadań policyjnych, chociaż wstępnych takich. I wtedy może, kto wie, uda mi się je wykonać. Dobra. Już mam nieco 100 tysięcy dolarów, więc bardzo dobrze. Bardzo dobra to wiadomość jest. Zobaczmy sobie statystyki, jak mi tutaj idzie. O, mam ranking kierowcy. I mam 7% gry. Tutaj wykonałem 9 zadań głównych. Znaczy głównych nie, jedną zrobiłem właśnie. Dokładność i celność, o to chodzi, zmiażdżone samochody, no to jeden. W sensie, że do zgniatarki dałem. Zgubieni pasażerowie. Jeszcze nie robię taksówki. O, ludzie uratowani przez karetkę, czyli 78. W porządku, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w GTA 3.